Witamy serdecznie z Schoner Bar w Ballycotton na spotkaniu z panem Grzegorzem, na piwie z panem Grzegorzem, przy, prawda, klasycznym Guinnessie i równie klasycznym, chociaż mniej znanym Smithwicku. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby po prostu na spokojnie porozmawiać o pewnych rzeczach, których nie zostały powiedziane na naszym spotkaniu wczoraj w kościele, na tematy dotyczące zwłaszcza nas, emigracji. Emigracja, czasami zarzuca się nam, że my, emigranci, uciekliśmy niejako z kraju. I faktem jest, panie Grzegorzu, że rzeczywiście spotykam tutaj pewnych Polaków i to wcale nie jest zupełnie odizolowane przypadki, którzy już nie czują się Polakami, którzy wręcz mówią, że ich to nie dotyczy. I teraz moje pytanie brzmi... Znajdzie pan mnóstwo takich Polaków w kraju. Aha. Takich Polaków, którzy są bardziej tubylcami niż świadomymi uczestnikami wspólnoty kulturowej, politycznej. Bardziej tubylcy niż Polacy. Nie ze swojej winy najczęściej. Więc na emigracji to zdaje mi się ta średnia może nawet lepsza niż w kraju. Na emigracji, ponieważ nie brakuje łebskich ludzi, bo żeby na emigracji przeżyć, przetrwać, to trzeba podejmować jakieś decyzje. Tak? Nie można się zdawać na bieg zdarzeń. Więc też myślę wśród emigrantów jest wysoka średnia świadomych Polaków. Moi rodzice są na emigracji od ćwierć wieku w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym mam, jak sądzę, na tyle dobre informacje i sprecyzowane wyobrażenia o życiu na emigracji, żeby nie powtarzać tych stereotypów, które w kraju często na temat emigracji krążą, tak jak te, od których pan zaczyna. Tak? Emigranci, zdrajcy w pogoni za lepszym życiem opuścili tutaj nasze ale są też tacy, którzy się nie czują Polakami po prostu. Takich też spotykamy. I to miałem akurat takie spotkanie z takimi, mam w pamięci teraz. To nie ma takiego obowiązku, żeby się czuć Polakiem. To do Polski nikt kijem nie zagania, nikt nie zmusza. To na tym właśnie Polska kiedyś polegała, że to był kraj wolnych ludzi, no i przymusu nie ma. Im bardziej Polska była wolna, tym bardziej się inni do niej pchali drzwiami i oknami przed setkami lat, ale w gruncie rzeczy jeszcze nie tak dawno. Już kiedy nawet Polska nie istniała jako byt polityczny, została zdemontowana, to ciągle jeszcze przyjeżdżali do niej rozmaici ludzie po to, żeby się piorunem polonizować, bo promieniowała ciągle jeszcze polska wolność. Jeszcze w XIX, ba, nawet jeszcze w XX wieku. Czyli bycie Polakiem to niejako z definicji bycie wolnościowcem, bycie prawdziwym Polakiem, no, bycie tak człowiekiem wolnym. Tak bym marzył, żeby to sobie... taki ideał jest. Tak bym marzył, żeby sobie to Polacy przypomnieli, czym kiedyś Polska była i na czym ten figiel polegał właśnie. Nie na zamordyzmie, nie na trzymaniu gwałtem ludzi w jakichś okowach z paszportami, z numerami posegregowanych, zarejestrowanych, przemocą wtłoczonych w jakiś projekt polityczny. Nie, kiedyś Polska była, nie ma w tym żadnej przesady, to nie jest żadna tam poetycka licencja, tylko Polska była krainą relatywnie najbardziej wolnych ludzi, jak tylko się dało, jak tylko to było do pomyślenia w kontekście historycznym. No i do tamtych tradycji dobrze byłoby wracać. Więc przymusu nie ma. Jak ktoś się z Polski wypisuje, no to krzyż na drogę. Ale kiedyś to była fajna rzecz i myślę, że jeszcze nie całkiem upadła możliwość powrotu do tej tradycji. Czy widzi pan to w ten sposób, że przynajmniej no jest taka myśl, która jest zawarta w jednym z pana filmów Nowa Polska na koniec, że bez wolnej Polski nie ma wolności w innych krajach również? jak to wygląda dziś. Taki jest fakt historyczny, tak to ujmuje świętej pamięci pułkownik minister Ignacy Matuszewski, którego cytujemy wspólnie z kolegą Robertem Kaczmarkiem, z którym jestem współautorem tego wymienionego filmu New Poland, Nowa Polska. Tak to rzeczywiście bywało i do dzisiaj wygląda na to, że ta reguła ciągle jest w mocy, że nie da się rozwiązać układanki europejskiej, środkowoeuropejskiej bez Polski. I że tak to właśnie jest, że póki Polska jest wolna, mówi pułkownik Ignacy Matuszewski, głosem sprzed dziesięcioleci nagranym na płytę w Nowym Jorku w 1945 roku. Póki Polska jest wolna, to wolne są inne narody zamieszkujące te okolice świata. Kiedy Polska traci wolność i one wolność tracą. No i dlatego Polska stanowi taki cel numer jeden rozmaitych projektów politycznych, projektów polegających na budowaniu imperiów, tysiącletnich rzesz, Sowietów, kołchozów czy eurokołchozów. Nie da się tej wieży Babel zbudować na tym naszym kawałku globu, jeżeli się wcześniej nie spacyfikuje Polaków, jeżeli się wcześniej Polaków nie zrówna z ziemią, czy nie skłoni ich do tego, żeby się tam ułożyli od linijki, którą ktoś inny trzyma. No i o tyle tak to w przeszłości bywało, że Polska była problemem, była czymś nie do przełknięcia. W końcu właśnie stan wojenny, o którym w ostatnich dniach, tygodniach troszkę więcej znowu mowy w związku z procesami sądowymi, które miały konkluzję. Stan wojenny był właśnie taką spektakularną manifestacją tej zasady. Jeśli Polacy wyrażają aspiracje w autentyczny sposób, manifestują dążenie do tego, żeby się samemu rządzić i żeby być sobą, to jest nie do przyjęcia, to jest nie do zniesienia, z tym się trzeba rozprawić, to trzeba spacyfikować. Czy nie postrzegałby tego pan jako, powiedzmy, jakieś takie nasze przekleństwo historyczne, dziejowe, bo przecież... Chciałbym tutaj się odwołać do książki Ziemia gromadzi prochy, gdzie akurat autor, pan Kisielewski, już wtedy wzmiankuje, że ci nasi prasłowianie, nasi praojcowie dokładnie z takimi samymi problemami wzmagali się już wówczas. Przekleństwo czy błogosławieństwo? To jest błogosławieństwo, że Polacy się... że Polacy się stali wolnymi ludźmi, budując swoje państwo w cieniu ożywczym Kościoła katolickiego przed 1000 lat, coś tam zakiełkowało i Polacy zbudowali państwo wolnych ludzi. To błogosławieństwo, to piękna rzecz. Przez setki lat właśnie to był projekt polityczny, którego inni zazdrościli, który przyciągał ludzi. No a że Polska taka wolna właśnie stała się zawadą na drodze do budowy nowego, wspaniałego świata, za budowę tego nowego, wspaniałego świata zabrali się raźnie protestanci, rewolucjoniści, jakobini, bolszewicy i Polska temu wszystkiemu stała na przeszkodzie. No i teraz szkopuł w tym, że Polacy o tym wszystkim troszkę zdążyli zapomnieć. Szkoda, że historia nie uczy nas na dłużej. Polacy zdążyli się w tym pogubić i już nie wszyscy potrafią się z Polski cieszyć i nie wszyscy potrafią docenić tę perspektywę cywilizacyjną, jaką Polska, mam nadzieję, ciągle jeszcze daje. Czyli Polska to taki Gondor na obrzeżach Mordoru, tylko że... Gondor czy Shire, tutaj w Irlandii takie pejzaże rzeczywiście jak z Hobbitonu. To Irlandia Shire, my tak trochę bardziej Gondor, bo miłośnicy koni. Anyway, w każdym razie, że tak zauważyłem jedną rzecz, że nie wiem, czy się pan zgodzi, że w nas, czy jest w Polakach taka tęsknota za silnym państwem. I że często widząc u sąsiadów to silne państwo, które potrafi spełniać swoje funkcje, to znaczy, te podstawowe funkcje, to znaczy chronić obywateli jako stróż nocny czy dzienny, oni biorą to razem, znaczy biorą, znaczy Polacy myślą, że po prostu przepisując się do innych projektów, tam znajdą to swoje poczucie bezpieczeństwa, które nie znajdą tego u nas. Taka prawda, że Polacy tak się stęsknili za silnym państwem, w gruncie rzeczy za jakimkolwiek państwem, które by poważnie ich i samo siebie poważnie traktowało. Tak bardzo to ta fasada, te jakieś smętne, żałosne namiastki, które mamy dzisiaj w Warszawie, tak bardzo to nie spełnia jakichkolwiek oczekiwań. Tak bardzo to są tylko obiecanki, cacanki, że niektórzy Polacy popadają w ostateczną desperację. Niestety nie odróżniają orła w koronie od Donalda Tuska i wszystkie pretensje słuszne, które rodzi skandaliczna dysfunkcyjność, impotencja, indolencja okupacyjnej biurokracji warszawskiej, wszystkie te pretensje adresują do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i plują na orła w koronie z desperacji, tak? Z desperacji. To państwo, to co jest dzisiaj w Polsce, ta namiastka, pozostawia tyle do życzenia, ile no to by zajęło całą rozmowę naszą, żeby wyliczać, tak? Te wszystkie dolegliwości, którymi owocuje funkcjonowanie czy dysfunkcyjność tego, co się za państwo polskie dzisiaj podaje. Więc niektórzy popadli w desperację i niektórzy sądzą, że w związku z tym Polska to jest jakaś pomyłka, że to jest jakiś upadły interes. No i w związku z tym marzą o niemieckich porządkach, coś tam o tych niemieckich porządkach słyszeli, no i w związku z tym machają ręką i myślą sobie, no nawet już niech będzie ten eurokołchoz, to przynajmniej porządek będzie. Tymczasem eurokołchoz upada, tymczasem eurokołchoz wali się w gruzy, a w każdym razie transformuje. W każdym razie zgódźmy się co do tego, że to, co dzisiaj się nazywa Unią Europejską, to z całą pewnością nie ma nic wspólnego z tym jakimś idyllicznym obrazkiem, który nam rysowano, kiedy Polacy byli zachęcani do przystąpienia do eurokołchozu kilkanaście i 10 lat temu. To już zbankrutowało. Jak parę lat temu się, nie tak dawno, jak się snuło wizję katastrofy ekonomicznej Unii Europejskiej, no to się ludziska niektórzy w czoło pukali i uważali, że to być nie może, że skoro jest euro, to już na zawsze. No a tymczasem to się sypie. No i kłopot polega na tym, że bardzo wielu Polaków zostało tak zmanipulowanych, albo wmanipulowanych między innymi przez rozdawnictwo posad, przez system dotacji, które wikłają ludzi i instytucje i firmy, że trudno będzie się niektórym wyzwolić z tego uzależnienia, w które już popadli. Tu mam takie pytanie, bo z kolei na wiadomym jest tęsknota Polaka do silnego państwa. I może jest to odpowiedź akurat, powiedzmy, no ja bym uznał negatywne zachowania akurat części naszej Polonii, że tak łatwo dają się asymilować i powiedzmy uciekają w te inne kierunki, porzucając to, co naprawdę ma znaczenie. Tylko czy nie uważa Pan, że akurat w chwili, kiedy się rozpadnie Unia, a do tego no, mamy już wystarczająco wyraźne znaki, że dochodzi, to już jest coraz bliżej, strefa walutowa chociażby już się sypie, tutaj oczywiście żałuję, nie mogę podać źródła, ale nie wiem, czy do Pana taka informacja również dotarła, że Irlandia już w tej chwili zleciła drukowanie własnej waluty na nowo. Nie, o tym nie słyszałem. Słyszałem, że Niemcy mają to już wszystko ładnie ułożone i gotowe. Tak, ale to już się zdążyłem też dowiedzieć, że również Irlandia wraca do swojego punta, także to już się dzieje. Tylko teraz interesuje mnie właśnie postawa właśnie tych wszystkich ludzi, którzy za wszelką cenę chcą mieć spokój, bo oni już się czują zmęczeni, więc teraz powiedzmy w jakiejkolwiek opcji czy obozie oni szukają tej swojej niszy i zabezpieczenia, tylko że w chwili, kiedy to się wszystko rozleci, nadal tego spokoju nie osiągną, bo tutaj się zacznie tak naprawdę walka o te resztki, o te strzępy. Więc jeżeli się pozwoli zatracić własny kraj, do czego ci ludzie wrócą? Tu nie ma planu B już dla nich. Nie ma zabezpieczenia. No właśnie, do czego wrócą? W toku jest realizacja scenariusza rozbiorowego dla Polski. I to nie jest żadna figura literacka, tylko to są opłakane fakty, że władze najwyższe postPRL-owskie, prezydent, premier, ministrowie, marszałkowie III Rzeczypospolitej publicznie artykułują niewiarę w sens istnienia suwerennego państwa polskiego. Polski minister spraw zagranicznych w sąsiedniej stolicy, w Berlinie, wezwał sąsiednie państwo, Niemcy, do przejęcia odpowiedzialności za polską politykę finansową, tak? No, polityka finansowa to jest polityka w ogóle, to jest władza, kto decyduje o polityce fiskalnej i o wydatkach budżetowych, ten ma władzę. Otóż rzecz niesłychana, minister spraw zagranicznych wzywa obce państwo do tego, żeby rządziło w Polsce. I nie idzie ten minister spraw zagranicznych przed Trybunał Stanu, ani do więzienia, ani pod ścianę. No ale nic dziwnego, skoro takie same koncepcje artykułują publicznie ludzie, którzy stoją na czele państwa, doradcy prezydenta aktualnie urzędującego publicznie kwestionują sens słowa suwerenność, publicznie wyśmiewają się z aspiracji niepodległościowych Polaków. No, zatem to państwo abdykowało. To państwo abdykowało. Jeszcze poprzedni prezydent, który przynajmniej w sferze werbalnej trzymał się niepodległości i nie kwestionował jej sensu i polskiej racji stanu w taki sposób nie podważał, no ale i on, niech mu ziemia lekką będzie, podpisał w końcu traktat znoszący niepodległość Polski przez akces do innego bytu politycznego, do innego projektu politycznego, do państwa europejskiego. To państwo europejskie przez długie lata zarzekali się jego konstruktorzy, że to nie żadne państwo i że to nie stoi w żaden sposób w kolizji z racją stanu niepodległych państw europejskich. No ale dzisiaj okazuje się, że się zarzekali, ale to tylko była mądrość etapu, bo teraz jest już taki etap, że się otwarcie mówi o tym, że to tak, to właśnie państwo europejskie. Ono się rozpada. Być może dla eurokołchozu tym będą Węgry, czym była Polska dla Związku Sowieckiego. Być może sprawa węgierska, która dzisiaj, oby nie krwawo ostatecznie, oby nie tragicznie w skutkach, ale jakoś tam kulminuje i mówi sprawdzam całemu projektowi państwa europejskiego. Może to tak będzie, jak z Solidarnością i Związkiem Sowieckim. Solidarność rzeczywiście była tym momentem przełomowym, od którego zaczął się ostateczny rozpad, demontaż Związku Sowieckiego. Abstrahuję w tej chwili od tego, w jakiej mierze Solidarność była kontrolowana, była prowokowana przez służby tegoż Związku Sowieckiego, ale cokolwiek ci prowokatorzy, ci kombinatorzy od od Jurija Andropowa, cokolwiek oni się tam planowali, no to na pewno wydarzenia ostatecznie przerosły ich plany. Oni chcieli Związek Sowiecki uratować, a nie zdemontować. No więc być może Węgry dzisiaj rozsadzą Unię Europejską. Dla Polaków problem taki, że jeśli Unia Europejska zadeklaruje nawet swoje bankructwo, jeśli strefa euro się rozpadnie, no to my już jesteśmy w Mitteleuropie, w której dominacja niemiecka jest nie tylko niemieckim roszczeniem, niemieckim planem, ale jest także uznana przez dużą część establishmentu politycznego. No i właśnie tej części wyrazicielem Radosław Sikorski, Donald Tusk i inni ludzie, którzy już w Polskę nie wierzą, którzy w Polskę niepodległą najwyraźniej nie wierzą. Ja się niepodległą Polską, myślę o tym, że ona mogłaby być niepodległa. Ja się tym nie nudzę. Nie wierzę w żadne konieczności historyczne, żaden przymus dziejowy i w związku z tym liczę na to, że te rachuby jakoś zostaną pokrzyżowane. No, sęk w tym, żeby Polacy sobie do czasu, aż to wszystko ostatecznie zbankrutuje i z trzaskiem huknie, żeby sobie nie wszyscy dali zrobić wodę z mózgu. Żeby na gruzach tych projektów politycznych jacyś Polacy świadomi swojej historii i świadomi swoich celów, żeby jeszcze powstali i żeby umieli się ze sobą nawzajem komunikować, a więc żeby na przykład nie egzaltowali się frazesami republikańskimi, demokratycznymi, tylko żeby poważnie myśleli o budowie państwa. To jest tak, jak powiedział pan Ziemkiewicz, że ktoś tam podnosi laną, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Cóż mi po demokracji, kiedy tak naprawdę to Polska jako taka jest zagrożona. To jest nasz podstawowy problem. Ja demokratą nie jestem, więc specjalnie, jakby to powiedzieć, nie ruszam na ratunek, kiedy wołają o zagrożeniu demokracji. Ale... Bardzo często myślę, to tak jest, że ludzie, ponieważ nie mają innych słów, bo takich frazesów ich w szkole nauczyli i tak zostaliśmy wychowani, w związku z tym mówią ludzie demokrację, a mając na myśli wolność w ogóle, swobody, tak? Brak dolegliwości ze strony państwa, ze strony władzy gwałcącej swobody. Więc wtedy mówią ludzie demokracja, kiedy mają na myśli wolność w ogóle. Nie rozumieją, bo tej lekcji historycznej nie pozwalają nam przerobić, czy dbają o to, żebyśmy jej nie przerobili. Właśnie kurs historii w szkole jest taki, żeby to sobie ludzie błędnie utożsamiali, więc nie rozumieją, że to demokracja, rewolucja, tradycje Wielkiej Rewolucji Francuskiej, to jest ten sam pień, z którego wyrasta bolszewizm, socjalizm międzynarodowy i socjalizm narodowy, że to są w gruncie rzeczy konsekwencje, projekty polityczne, które z wolnością nic wspólnego nie mają, a wręcz przeciwnie. A czy nie jest tak, że akurat powinniśmy upatrywać, powiedzmy, bardzo dużego niebezpieczeństwa, wręcz bym powiedział, no, katastrofy w chwili, kiedy akurat nadejdzie ten moment upadku Unii? Czy to się nie przerodzi w sam krach, załóżmy, tylko samej Unii, czy ewentualnie może to być konflikt globalny w tym momencie? Bo ja bym tu upatrywał, że te inne mocarstwa również reagują dość podobnie na zasadzie prewencji. Czyli no ktoś się przygotowuje do tego scenariusza. No jasne, trwa już przeszeregowanie, zajmowanie rubieży wyjściowych do III czy V wojny światowej, bo można powiedzieć, że trzecia już była, tylko ona nie wybuchła, tak? To była To była ta tak zwana zimna wojna z krwawymi ogniskami w różnych punktach globu. Oni się szykują. Obecność armii amerykańskiej w Iraku, Afganistanie nie ma sensu innego niż tylko taki właśnie, że oto zajmowane są pozycje wyjściowe do przyszłego konfliktu z Imperium Chińskim. Przyszłego, a właściwie już rozpoczętego. No, Chiny przeprowadziły nieprawdopodobną akcję zbrojeniową. Chiny wyposażyły się w monstrualną flotę, no i chyba do czegoś ona im się ma przydać, tym Chińczykom. Chyba nie będą czekali, aż ona całkiem zardzewieje, bo to by było okropnie kosztowne, to byłby zbędny wydatek. Stany Zjednoczone realizując potrzeby pilne, żywotne, życiowe potrzeby polityczne Izraela, przygotowują propagandowo wojnę na Bliskim Wschodzie, wojnę z Iranem. Zabiegają Amerykanie o to, żeby Rosja w tym konflikcie była ich sojusznikiem. Rosjanie to doskonale, jak zawsze, wykorzystują, prawda? W swoim czasie sprzedawali Iranowi technologię i patenty do tego, żeby sobie ten reaktor tam budowali, no a teraz mogą drogo sprzedać odwrócenie sojuszu. W tym momencie Polska jest zostawiona sama sobie z rosyjskim. Wygląda na to, że Amerykanie zostawili wolną rękę Niemcom w Europie, pod takim warunkiem, że ci ułożą się z Moskwą właśnie po to, żeby z tamtej strony nie było kłopotu, kiedy ruszymy do ostatecznego rozwiązania kwestii bliskowschodniej. No więc jak się Berlin układa z Moskwą, zawsze się układa po naszym trupie. I to jest zła dla Polaków wiadomość. Wszystko, co się w Polsce dzieje od zamachu smoleńskiego zwłaszcza, jest taką spektakularną manifestacją tego opłakanego stanu rzeczy, że mianowicie Moskwa i Berlin odnowiły swój tradycyjny, przerwany tylko incydentami w rodzaju II wojny światowej, ale tradycyjny sojusz po naszym trupie. Trwają pewne przeszeregowania, różne sitwy bezpieczniackie, które Polskę rozszarpują przez ostatnich 20 lat, no licząc tylko od zamknięcia, zwinięcia chorągiewki PRL-u. Te sitwy się szarpią i nawzajem ze sobą jakoś próbują poukładać. W tym kontekście właśnie, kto jest bardziej ruski, kto jest bardziej pruski, kto się przewerbował na Amerykanów, a kto jest agentem izraelskim, to są, myślę, główni gracze na polskim rynku politycznym. Projekt polityczny stworzenia bezpiecznej przystani dla diaspory żydowskiej, która mogłaby się stać diasporą na skutek na przykład jakiejś niekontrolowanej lawiny zdarzeń właśnie na Bliskim Wschodzie, właśnie w wyniku jakichś dramatycznych zdarzeń z udziałem Izraela. Ten projekt polityczny, żeby tą bezpieczną przystanią była Polska, nawiązuje w sposób, jakby to powiedzieć, zastanawiający i przykry dla świadomego historii Polaka do projektu Judeopolonii, artykułowanego przecież nie w jakichś tam czarnosecinnych gazetkach. To nie jest żadna teoria spiskowa czy wyssane z palca plotki, tylko to było artykułowane, to miało prawo obywatelstwa na salonach politycznych niecałych 100 lat temu. Jeszcze na Kongresie Wersalskim Polska aspirująca do niepodległości stawała w konflikcie właśnie między innymi z aspiracjami do suwerenności, do autonomii, aspiracjami artykułowanymi przez polityków diaspory żydowskiej, przede wszystkim pruskiej. Tak? To są fakty historyczne. Tutaj była po prostu polityczna walka. I teraz dzisiaj, ponieważ pakiet kontrolny pruski w polityce warszawskiej właśnie, w siedzibach okupacyjnej biurokracji warszawskiej, ten pruski udział, pruski czynnik kontrolny, ten telefon od Angeli Merkel do Donalda Tuska, no to jest tak ewidentne, a równocześnie diaspora żydowska nie ma wyrazicieli swoich aspiracji i swoich koncepcji politycznych, innych wyrazicieli niż ci, którzy zdążyli często jeszcze za Stalina. Za Stalina czy za Chruszczowa zdążyli jeszcze przyczynić się do, uczestniczyć w walce z niepodległością Polski. Tak? A dzisiaj straszą świat hydrą faszyzmu, która rzekomo w Polsce podnosi głowę, no więc to wszystko jest niepokojące. Tak. To jest właśnie to, co zauważyłem, że oglądając wczoraj pański film, tam takie właśnie pogróżki, że nacjonalizm, jakiś taki, tam jeszcze jakiś inny epitet, ale słowo nacjonalizm pod adresem naszych patriotów. Podobnie słowo nacjonalizm, czy wręcz faszyzm jest obecnie używane na użytek wszystkich znaczy przeciwko wszystkim tym, którzy kontestują te prusko-rosyjskie porządki. No to jest taki młot na czarownicę wiecznie przeciw Polakom stosowany. Wiecznie, to znaczy od stuleci. Właśnie od czasu, kiedy Polska osłabła, a następnie upadła, no to usprawiedliwia się zamachy na niepodległość Polski, usprawiedliwia się tą groźbą, którą Polacy rzekomo stanowią. Straszy się świat i samych Polaków tym niebezpieczeństwem, które by rzekomo wynikało z tego, żeby się Polacy rządzili sami. Jak Polacy będą się rządzili samopas, to będzie bezhołowie, awantury, samym sobie zrobią krzywdę, a jeszcze innym naokoło. I ta szkoła jazdy jest dzisiaj, zdaje się, w rozkwicie, nastąpił jej renesans, no i powtórzę, często to jest renesans z tymi samymi twórcami w głównych rolach, którzy stosowali tę retorykę przeciwko niepodległości Polski jeszcze za czasów, jeszcze wtedy, kiedy Związek Sowiecki był w pełnej aktywności i w pełni sił destrukcji. Pan powiedział, że z drugiej strony idzie na nas marksizm właśnie w tej formie takiej, bym to określił, wersji Gramsciego, po prostu tej kulturowej i tak dalej, ale przeciętnemu Polakowi, takiemu, no, który nawet doświadczył tych błogosławieństw socjalizmu, no, Zachód jednak kojarzy się z kapitalizmem, z wolnością po prostu. No, trudno mu wyjaśnić, że tu wchodzi ten marksizm właśnie tej wersji light. Dlatego, że weźmy Stany Zjednoczone, chociaż jest to kraj zbudowany o zgrozo przez protestantów, masonów, chociaż jest to kraj, w którym dzisiaj w Białym Domu zasiadają ludzie wychowani na klasyków, na klasykach marksizmu i leninizmu, no to ciągle jeszcze jest wolność gospodarcza niezniesiona, niestłamszona. Chociaż postępy etatyzmu, postępy socjalizmu, także i w tamtym kraju są ogromne. W końcu upaństwowienie General Motors, no to jest powrót do najbardziej tragicznych i niechlubnych kart czasów Roosevelta II, czasów tego narodowego amerykańskiego socjalizmu, który budował Roosevelt przez wszystkie 3 kadencje swojej prezydentury. No to ciągle jeszcze w Stanach Zjednoczonych są wolni ludzie, ciągle jeszcze jest dostęp do dubeltówki i kolta, i to jest bardzo ważna sprawa. Władza, jak chce ludzi ograbić, władza socjalistyczna, no to właśnie przede wszystkim musi im odebrać broń. Otóż w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie całkiem tę broń ludziom odebrano, więc też wolność gospodarcza działa cuda i ludzie są, skoro są w stanie zabezpieczyć byt, jeśli już nie dobrobyt, to ciągle byt własny, swojej rodziny, no to tak nie od razu będzie można ich popędzić na wojnę o ten nowy, wspaniały świat, nie od razu wszystkich będzie można zagnać kijem do budowy jakiejś wieży Babel. Chociaż i to się już robi, tak? Te ustawy, tak, te właśnie projekty amerykańskich, policyjnych rozwiązań, projekty budowy państwa policyjnego, które de facto już istnieje, bo jeżeli się ma kilkanaście bodajże tajnych służb, czy kilkadziesiąt rozmaitych, tak, wyspecjalizowanych tego typu politycznych narzędzi, no to już jest państwo policyjne, ale teraz chodzi o to, żeby to zadeklarować, żeby to było wszystko legaris, żeby było prawo na to. No to już jest państwo policyjne. W Polsce mamy chyba 100 służb, które mają prawo nas podsłuchiwać, aresztować, kontrolować nasze życie prywatne, inwigilować nas, prawda? To są poza swojską, tam starą bezpieką cywilną i wojskową, poza niebieskimi i zielonymi, są jeszcze urzędy skarbowe, poza urzędami kontroli skarbowej, które właśnie mają prawo wchodzić nam z butami w nasze życie, są jeszcze tak zwane grupy realizacyjne urzędów skarbowych i tak dalej, i tak dalej. Tego jest całkiem sporo. Tego jest właśnie, zdaje się, około tuzina różnych takich instytucji, różnych organizacji, które mają prawo. I jak wiadomo, w Polsce podsłuchów i odczytów billingów telefonicznych uzyskiwanych przez te służby jest więcej, zdaje się, niż w jakimkolwiek innym państwie europejskim. Trochę nam tego narosło ostatnimi czasy. No więc państwo policyjne do czego jest potrzebne? No, to także są przygotowania do wojny. Dlaczego Amerykanie chcą takie mieć prawo, żeby legalnie do jakiegoś Guantanamo móc zapakować każdego z ulicy? No najwyraźniej na jakąś wojnę się wybierają. Najwyraźniej. Właśnie to jest to pytanie, które zadał jeden z internautów. To właśnie, bo tak sobie też przy okazji myślę, że tutaj wrócimy do tego pytania, ale tak troszeczkę może tytułem wstępu, bo skoro my jesteśmy tak w tej chwili chętnie przedstawiani w świecie jako ci niebezpieczni, których trzeba pilnować, nadzorować i u nas kwitnie ten faszyzm, to czy czasami tak sobie w tej rozmowie zaczynam uświadamiać, nie powinniśmy ewentualnie lokalizować go gdzie indziej, bo to mi się troszeczkę kojarzy z czasami sprzed II wojny światowej, kiedy co niektórzy fabrykanci byli, czy przemysłowcy niezbyt posłuszni partii NSDAP, no to w tym momencie się ich straszono, że jeżeli nie wykonają odpowiednich dyrektyw, to ich się sprywatyzuje, znaczy państwo, tak, znacjonalizuje. I to się stało w tej chwili. I teraz jest to w Ameryce, tak, to jest faszyzm. Jednocześnie... To jest faszyzm, nacjonalizacja przedsiębiorstw, a nawet europejskie dyrektywy, kształtowanie przez dyrektywy popytu. tworzenie popytu lub też znoszenie, utrudnianie dostępu do pewnych dóbr przez sterowanie polityką fiskalną, no to jest interwencja władzy politycznej na rynku, w gospodarce. No i to jest typowe dla gospodarki faszystowskiej. To Mussolini on nie konfiskuje Fiata, tak? On nie zabiera przedsiębiorcom ich majątku, on tylko bardzo ściśle nakazuje tym przedsiębiorcom, co mają produkować i w jakich ilościach. I tak wyglądało państwo faszystowskie. Własność prywatna teoretycznie nadal istniała, nie został znacjonalizowany przemysł i różne rodzinne firmy włoskie. Podobnie w Niemczech za Hitlera, natomiast władza ludowa, faszystowska, narodowo-socjalistyczna bardzo ściśle dyktowała ta władza, co kto ma produkować, w jakich ilościach, na jakie potrzeby, reglamentacja różnych dóbr, kontrola państwowa. No więc to jest faszyzm, tak, to jest faszyzm. Unia Europejska, jeżeli już mamy używać tych wyzwisk, tak, to są właściwi adresaci. Prezydent Obama i Komisja Europejska. To są właściwi adresaci oskarżeń o dążność faszystowską. Czy tutaj według Pana by się nie wpisywało też ewentualnie właśnie w tą strukturę wzrastającego faszyzmu przygotowywanie takich narzędzi, jakby chociażby ustawa wprowadzana ostatnio w Stanach Zjednoczonych, która daje możliwość państwu zdjęcia z ulicy bądź z domu dowolnego obywatela, torturowanie go, nawet zabicie go bez wyroku sądowego. To są rzeczy niesłychane. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Niesłychane w dziejowej perspektywie cywilizacji, w której, jak się zdawało, w której ramach, w której nurcie ciągle jeszcze się utrzymujemy. I tu wróćmy do walorów cywilizacji polskiej, naszej historii. W XV wieku król Władysław Jagiełło dobrowolnie, oczywiście w wyniku pewnej tam koniunktury politycznej, tak, pewnej presji politycznej, ale zrezygnował z samowładztwa i zagwarantował przywilejem mielnickim nietykalność osobistą, neminem captivabimus, nikogo nie będziemy więzić, nikogo w stosunku do kogo winy nie orzekł sąd. Tak? Nikt nieosądzony nie zostanie wtrącony do więzienia. W 1425 roku przywilej nadany, w 1430 potwierdzony. Proszę Państwa, no to właśnie już ponad 500 lat. Brytole czekali na...